Od pewnego czasu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach otrzymywali sygnały, że w jednym ze sklepów na terenie miasta sprzedawana jest odzież prawdopodobnie z podrobionymi znakami towarowymi. Wczoraj, tuż po otwarciu sklepu, weszli do niego i przystąpili do przeszukania. Podejrzenia i otrzymywane informacje potwierdziły się. Wstępnie ustalono, że na półkach sklepowych oraz wieszakach znajdowały się ubrania z podrobionymi znakami towarowymi znanych producentów odzieży. Kilkadziesiąt par spodni, bluzek i kurtek damskich zostało zabezpieczone. Rynkowa wartość ubrań to około 73 tysiące złotych. Policjanci ustalili, że towar sprzedawał i sprowadzał m.in. 52-letni mężczyzna. Śledczy ustalają, skąd odzież została przywieziona. Za prowadzenie do obrotów artykułów z podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.